Nie jest to projekt unijny, jest to projekt rządowy. Nazywamy go roboczo programem sponsoringu. Polega to na tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznacza środki finansowe własne, takie, które są zawsze przygotowane na modernizację służb policyjnych, ale oferuje te środki w systemie 50 na 50, czyli tam, gdzie samorząd także poczuje potrzebę, że należy wesprzeć jednostkę policji i zadeklaruje drugie 50%, tam ten projekt jest realizowany, czyli ministerstwo daje połowę, drugą połowę środki samorządowe i w ten sposób dochodzi do zakupu pojazdów służbowych dla jednostek policyjnych. Auta są niezwykle potrzebne. To jest nasze podstawowe narzędzie pracy dzisiaj. Dzisiaj rzadko mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy policjanci interweniują pieszo. Generalnie dojeżdżamy, staramy się jak najszybciej udzielić pomocy naszym mieszkańcom. Stąd samochody służbowe. Samochody służbowe im szybsze, im sprawniejsze, im lepszy napęd, tym oczywiście służą nam skuteczniej swoją pomocą. Te auta dzisiaj trafiają do jednostek podstawowych, czyli do komisariatów, do Wydziału Ruchu Drogowego, do Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej, do terenowych jednostek górskich, takich jak Karpacz, Szklarska Poręba. Pojazdów służbowych jest w sumie 7. 5 Skut Yeti z napędem 4x4, 2 samochody typu Kia. To jest projekt, który wspólnie razem z Policją, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych był realizowany. W tym roku to jest zamknięty projekt. Mam nadzieję, że w latach następnych też będą możliwości takie, żeby samorządy mogły wesprzeć zakupy dla jednostek policji znajdujących się w terenie, ale tak jak Państwo redaktorzy zauważyli, my co roku wspomagamy zakup pojazdów, zakup samochodów służbowych dla policji, czy to też samochody takie do drogówki, czy też do prewencji, ale co roku są takie zakupy realizowane. W tym roku globalnie przeznaczyliśmy 110 tysięcy na zakup samochodów i tak rok w rok są przeznaczane przez Radę Miasta, przez prezydenta środki na wspomożenie policji przy zakupie samochodów.